Cześć, witam Was w kolejnym vlogmasie na tym kanale, a dzisiaj, jako że mam dosyć mało czasu, to postaram się przedstawić Wam top 5 moich żrebaków z kolekcji, czyli tych modeli, które mi się najbardziej podobają, no i po prostu, które według mnie są takimi must have'ami, jeżeli chodzi o kolekcjonerstwo. Oczywiście to jest moja opinia, nie sugerujcie się tym. Jeżeli któryś z koników Wam się spodoba na tej liście, to ja w komentarzach będę podpinać, co to są dokładnie za modele typu numery, ponieważ nie chcę mi się robić całego opisu, więc będę przypinać tylko do wybranych modeli ich numery seryjne. A więc co? Zaczynamy od numeru 1, którym jest źrebaczek ze Schleicha z 2003 roku. Mam nadzieję, że go widać, chociaż widzę, że tutaj jakoś mi trochę szwankuje. Dzisiaj wyjątkowo nagrywam przez samego YouTube'a, bo nie zamierzam tego filmu jakoś super montować. On po prostu leci taki surowy na YouTube'a, więc coś mi tutaj nie chce wyostrzyć, ale mam nadzieję, że wiecie, o który model chodzi. Jest to źrebaczek arabski, ten stojący, ponieważ za chwilkę Wam pokażę jeszcze tego pasącego się. Ale co więcej mogę o nim powiedzieć? Jest to ogólnie model już dawno, dawno, dawno wycofany. Ma tyle lat co ja, taka ciekawostka. Ja go tutaj mam w stanie bardzo dobrym, więc mógłby być lepszy, aczkolwiek no, narzekać nie będę. No i po prostu wydaje mi się, że jest to tak uroczy źrebaczek, że według mnie powinien się znaleźć w każdej kolekcji. Szczególnie jeżeli lubicie arabki, to serdecznie Wam polecam. No bo widzicie, ma takie typowe cechy dla Araba, ten uroczy pysio. No i tak ogólnie się on prezentuje. Następnie mamy źrebaczka, tym razem z kolekty. Jest to źrebaczek bodajże pełnej krwi angielskiej. O, niestety nie widać tutaj napisów jego na brzuchu. Coś ta jakość jest... Nie, nie dam rady. Hejka, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale, a dziś przedstawię Wam wszystkie moje akcesoria, które posiadam dla modeli. Przy okazji zrobimy sobie porządek w moich dwóch siodlarniach, ponieważ jak widać jest tu troszeczkę syf. Tutaj jest dla tradów, tutaj jest dla elbiaków, więc zrobimy na pewno w nich porządek i przy okazji poprzedstawiam Wam wszystkie moje akcesoria, jakie do tej pory posiadam. Więc co, przenosimy się... prawdopodobnie na ziemię. Ja Wam tam wszystko mniej więcej pokażę. No i zaczynamy. Okej, a więc całość wygląda następująco. Jest tu istny syf i bałagan. Więc ja postaram się to wszystko mniej więcej ogarnąć, zobaczyć w ogóle co tutaj jest. I zaraz będę Wam wszystko pokazywać, co tutaj się znajduje, co tutaj jest. I razem będziemy to jakoś tak rozplanowywać, żeby mniej więcej to miało sens. Ja może po prostu to tak po prostu wszystko wysypię, ponieważ i tak tutaj nie ma dosłownie nic poukładanego, więc okej. Okay. Ja to sobie przesunę tak o. I oto tym sposobem mamy pustą siodlarnię, nie licząc tych uwiązów, które nawet nie wiem do czego są. Więc siodlarnia wygląda mniej więcej tak. Tu jest jeszcze półeczka, którą się wsuwa. Albo w sumie nie, nie wsuwa się jej chyba. Chociaż mogę ją tutaj o tak po prostu wsunąć i będzie sobie tam siedziała. Tutaj mamy stojaki na derki, a tutaj na siodła. Tutaj jakaś taka półeczka na kantary, na ogłowia, na takie inne mniejsze rzeczy. Tutaj na czapraki i tutaj też na takie inne mniejsze rzeczy. Wygląda to wszystko tak. Ogólnie siodlarnia jest dosyć stara, więc wybaczcie, że tak to wygląda. Ja może przestawię w ogóle? Nie, dobra, jednak tak. Tak będziemy nagrywać z takiej perspektywy. I wybaczcie ogólnie, że ona jest w takim stanie, ale nie chciało mi się robić nowej, a uważam, że ona i tak nie jest zła, więc no. Ogólnie to tak. Tutaj widzę, że mamy taką po prostu stojącą półeczkę. Ona z tyłu tutaj ma takie wieszaki, ale ja totalnie nie mam gdzie jej położyć, gdzie ją położyć, więc ona chyba ogólnie będzie stała tutaj na tym okienku albo tutaj, ewentualnie tu tak, w ten sposób.
Więc prawdopodobnie pourywam po prostu te wieszaki, ale jeszcze zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. Więc tak, na pewno jeźdźców stąd na razie wywalam, ponieważ chciałabym skompletować dla tych jeźdźców jakieś fajne zestawiki do koni. No i tutaj mam od razu zestaw ujeżdżeniowy. Gdzieś to jeszcze miałam o głowie. Tak, patrzę sobie teraz, ale tak, na pewno wzięłam dobre siodełko. I ogólnie to jest zestawik ujeżdżeniowy bez jeźdźca. I chciałabym go wcisnąć na jakiegoś fajnego ujeżdżeniowego konika. Aczkolwiek myślałam po prostu nad tą klaczą, na której ten zestaw poprzednio sobie siedział, czyli klacz arabska ze kolekty. Ponieważ jakoś tak fajnie czarno-biało się prezentują razem. Ogólnie to siodełko ma tak urwane tutaj zapięcie, więc niestety go nie dopnę. Aczkolwiek mogę tak po prostu posadzić jeźdźca i też nie wygląda to źle. Jeszcze tylko zarzucę o głowie w ten sposób. Ok, poprawimy sobie i mamy piękny komplecik, który gdzieś tam już sobie położę na półeczce. Aczkolwiek sprzątanie kolekcji jeszcze będzie w swoim czasie. Prawdopodobnie w jakimś odcinku przedświątecznym, gdzie to będę przygotowywać koniki na święta. Więc tym się nie musicie martwić. Następnie wezmę takie większe rzeczy, które tutaj mi się rzucają na pierwszy rzut oka. Czyli taka randomowa, niedokończona deka, którą sobie po prostu gdzieś tu niżej powieszę, żeby jej widać nie było. Ale ona jest tutaj. Kiedyś może ją dokończę. No i okej. Okay. Tutaj już sobie wisi. Kolejny mamy zestaw. Tutaj Pokemonów przebrań Kikirumi na Knapkę ze Szlejha oraz na Źrebaczka Luzdańskiego, które mi wtedy tak ładnie do siebie w miarę pasowały, bo jeszcze wtedy nie miałam aż tylu modeli. Ale ten zestawik nie zakładam na nich, ponieważ nie chce mi się. A poza tym ten zestawik w sumie ładnie wygląda gdzieś tutaj w siodlarni. Więc go sobie tak, o, postaram się może tutaj powiesić na tym ostatnim wieszaku. Czy ty mi się stawie, będziesz siedział? Nie będzie mi siedział. W każdym bądź razie dla źrebaczka mogę tutaj powiesić. Tak, o, nawet idealnie pasuje. A ten zestawik sobie będzie po prostu leżał tutaj w rogu. Może nikomu nie będzie przeszkadzać. Ewentualnie wrzucę go. Wracając, ten zestawik sobie po prostu chyba wrzucę na jakiegoś konia, na który mi będzie w miarę pasować. Jeszcze nie wiem, jaki to konik będzie, aczkolwiek chcę coś wymyślić, więc jak znajdę takiego konia, to zaraz Wam go pokażę. Stwierdziłam jednak, że nie będę kombinować, po prostu kładę to przebranko pod derkami. A tutaj widzę, że mamy na klasika, więc to wyrzucam na jutrzejszy odcinek, ponieważ stwierdziłam jednak, że za długi odcinek by wyszedł, jakbym dzisiaj robiła również z tradami, więc robię dzisiaj tylko z LB. Następnie mamy uroczą derkę w kolorach Hogwartu, do której gdzieś tam jeszcze jest zestawik. W każdym razie ta derka na któregoś konika sobie pójdzie, aczkolwiek jeszcze nie teraz, ponieważ będę robiła ogólny spis koników moich w kolekcji i ogólną półkę. Planuję sobie ogarnąć jakąś fajną gablotkę i wtedy po prostu będziemy dopasowywać te wszystkie derki, kantarki z imionami i tak dalej do koników, więc na razie wszystkie akcesoria, które mi się tylko pomieszczą, kładę tutaj w siodlarni. Następnie kolejne siodełko na trada, kolejna podkładka na trada. Tutaj widzę, że mamy taką malutką dereczkę chyba na źrebaka. W każdym razie ją też gdzieś sobie tutaj powieszę na dole. Mam idealny taki mały wieszak, więc ona sobie tam wisi. Zaznaczam od razu z góry, że też nie wszystkie akcesoria są robione przeze mnie. Niektóre dostałam po prostu w gratisach, więc one też się tutaj znajdują. Następnie jest taka dereczka czarna, zwykła, może niezwykła, z takimi akcentami kolorowymi. Ona też sobie tutaj wisi. Następnie mamy dereczkę na klacz arabską, właśnie tą z kolekty, którą przed chwilą pokazywałam. Ponieważ ona ma tutaj takie wycięcie na ogon, ponieważ ta klacz ma niestety taki ogon przystający,
który nie jest dla mnie mile widziany, ponieważ bardzo to utrudnia w robieniu akcesorii, więc ta dreszka jest zarezerwowana dla niej, ale tak czy siak ona sobie tutaj będzie wisiała. Ok, widzę, że się nie mieści, no ale trudno. O, pięknie siedzi. Następnie kolejna niedokończona dereczka, taka zwykła w kratę. Myślę, że ją sobie po prostu tak złożę i położę tam na miejscu na czapraki, bo widzę, że już tu mi się powoli miejsce kończy. Następnie mamy również zwykłą, robioną przeze mnie derkę. Full regulacja i tak dalej. Taka drobniutka. Wydaje mi się, że też całkiem spoko. No i ją też sobie położę tam, bo czeka, aż zrobię porządek w kolekcji i wtedy się zajmiemy dopasowywaniem tych wszystkich akcesoriów. A dalej jest moja pierwsza dereczka. Pierwsza, najpierwszejsza dereczka, którą robiłam w życiu. Kiedy jeszcze nie wiedziałam w ogóle, jak się robi akcesoria dla modeli. Więc to była taka zabawkowa dereczka, ale wydaje mi się, że też jest całkiem spoko. Taka dereczka prezentacyjna może. W każdym razie tu mam mały wieszak, więc ona się idealnie tutaj wpisuje. Następnie mamy mój pierwszy w życiu również czapraczek, który wygląda tak. No i jego chcę sobie powiesić pod jakimś siodełkiem, więc on sobie tutaj zaczeka. Następnie mamy ogromny czaprak na LB. Dosłownie gigantyczny. Dam wam tutaj dla porównania ten taki sztychowy czaprak. Tak o. Więc tak w sumie może to być czaprak na klasika, więc leci do tamtej siodlarni. Następnie mam siodełko od koleżanki Oli. Takie o. W sumie ono też jest dosyć sporawe. Aczkolwiek ono sobie na razie pójdzie tutaj. Muszę do niego sobie dorobić popręg. No i całą resztę w kolorze, żeby mi ładnie pasowało, więc sobie to robię jeszcze o głowie i będzie full zestawik. Tak samo puśliska. No a chwilowo sobie je wieszam tutaj. Zaraz postaram się też do niego dopasować jakiś czaprak, bo widzę, że ten jest, chociaż w sumie nie jest aż taki zły. Tak o wygląda, więc sobie powieszę go gdzieś tu. Następnie widzę, że tutaj mi się urwała część, ale jest to moje pierwsze siodełko. Może ja skieruję kamerę bardziej w tą stronę. Jest to moje pierwsze siodełko. Ono tutaj gdzieś jeszcze powinno mieć pasek skóry, więc chwilowo go odłożę na bok, ponieważ muszę znaleźć tą część. Tutaj mamy napierśnik z uchwytem na miecz. I jestem z niego w sumie osobiście bardzo dumna. Aczkolwiek mieczyk jest chwilowo w posiadaniu konia. Konik sobie trzyma w pysiu miecz. Więc na razie ten napierśnik po prostu sobie tak przepnę tutaj, zapnę. I nie mam zielonego pojęcia, gdzie go powiesić tak właściwie. Ale chyba powieszę go po prostu na miejscu kantarków. I wydaje mi się, że też będzie całkiem spoko. A w ogóle tak ostatnio popatrzyłam sobie na statystyki mojego kanału i zauważyłam, że wiele z Was nie ma włączonej subskrypcji dla tego kanału, więc serdecznie do Was zapraszam. Wiem, że każdy dosłownie o tym trąbi, ale rzeczywiście jest to ważne, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia z mojego kanału, więc zachęcam Was cieplutko do tego. A ja sobie wieszam tą uprząż tutaj gdzieś z boku, żeby nie przeszkadzała. Następnie mam tu kolejny zestawik szlejchowy, więc jego też na razie odkładam na bok, tak samo jak dwa cudowne stojaki, które również są od Majki, które ubóstwiam. I na pewno na jednym będzie sobie siedziało jakieś siodełko, ale zaraz zobaczymy jakie. Tu widzę, że też mam szczotki szlejcha. Tutaj mam pudełeczko z witaminkami, jakimiś takimi dziwnymi skrawkami czegoś. Aczkolwiek umówmy się, że to są witaminki, więc one sobie siedzą tutaj pod oknem. Tak samo jak tutaj mam jakieś... tu jest jakaś odżywka, tu jest napisane, więc w sumie spoko. Niech sobie też tutaj stoi. Następnie mam uroczy czapraczek i do niego takie nauszniki, takie o, ale dzisiejszy film wyjdzie długi, coś tak czuję.
Taki o. Zestawik i do niego też poszukuję. Niestety siodła tutaj nie widzę. No więc trudno. Czapraczek sobie pójdzie tutaj, wisi sobie. A nausznik dajemy tutaj na półkę. A tutaj widzę, że też mam dużo różnych takich półeczek. Zobaczymy, może je do czegoś użyjemy. Tutaj jest kolejny pojemnik chyba na sianko po prostu. Jest jakaś taka watka dziwna, więc na razie niech też sobie stoi, ok? Albo w sumie nie. Dobra, jednak te pojemniki mi się nie podobają, więc je wywalę. Następnie mamy... Niech ja zobaczę, co my tu mamy, bo naprawdę mamy jeszcze dużo, dużo rzeczy. Kantarek tęczowy. Taki o. Który robiłam dosyć dawno temu, ale dalej mi się podoba. W sensie uważam, że dalej jest całkiem spoko. No i zapnę sobie go i powieszę razem gdzieś. Tu powinien być jeszcze do niego uwiąz. Więc postaram się znaleźć uwiąz i również go tutaj dodam. O, tutaj jest uwiąz do niego. Taki zwykły warkoczykowy. W ten sposób. No i tak. Wieszam go sobie tutaj. Ładnie przy oknie. Kolejny kantarek tutaj. Do niego też gdzieś tutaj był uwiąz. Aczkolwiek w tym momencie go nie widzę. Więc go sobie po prostu powieszę. On jest też dosyć stary, ale również jestem z niego nadal dumna. Wydaje mi się, że jest całkiem ładny i estetyczny. Ma takiego misia tutaj, więc on również ląduje tutaj sobie na wyszaku. A następnie mamy taki kantarek koralikowy. To również jest jeden z moich pierwszych kantarków. W ogóle moją przygodę z akcesoriami zaczynam od takiego typu kantarków z koralików. Po prostu na druciku, więc jego również sobie wieszam tylko po prostu na pamiątkę. Tylko, że już gdzieś tutaj, żeby tak się... O, żeby nie przeszkadzał. Następnie mamy zwykły czarny kantarek. Taki o, po prostu zwykły kantar. Również go sobie tutaj wieszam. Następnie mamy cudowny halterek. Nie pamiętam, od jakiej osoby go dostałam, aczkolwiek jest po prostu cudowny, po prostu tak się przesuwa i go ubóstwiam. I na dodatek jest w takim ładnym kolorku, więc go również wieszam obok innych kantarków. Następnie tutaj mamy zwykły również niebieski kantarek. Tylko on mi się tutaj trochę poplątał. Już go pozapinam. Do niego też gdzieś tutaj powinien być uwiąz. Aczkolwiek myślałam nad tym, żeby w ogóle zrobić, tak sobie teraz myślę, live'a ze sprzątania siodlarni trat. Ponieważ ten odcinek już wyjdzie naprawdę bardzo, bardzo długi. I wydaje mi się, że mimo wszystko podzielę go również na dwie części. No i ciężko mi, kurde, będzie posprzątać w miarę tak sensownie i szybko. Tutaj macie zapięty kantarek. Sensownie i szybko te wszystkie siodlarnie, bo ja mam dosyć dużo tych rzeczy. I ogólnie, jeżeli komuś podoba się jakaś rzecz, to można pytać i ja pewnie będę wyprzedawać dużą część rzeczy po prostu. Więc można pisać do mnie na Instagramie w tych sprawach. Tutaj widzę, że jest kantarek, a ja gdzieś zgubiłam do niego sprzączkę do regulacji. On był taki ładny, niestety, ale dorobię do niego sobie sprzączkę i również go powieszę, albo w sumie mogę go tak przerzucić na razie przez kółeczko i będzie ok. I będzie się dało go powiesić. O, już widzę, gdzie jest sprzączka, dobra. To ja sobie go poza wizją potem naprawię. Następnie mamy również szlejchowy zestaw, a nawet dwa zestawy. W sensie dwa ogłowia, tutaj jakiś zestaw siodła, więc to też sobie potem ogarnę, żebym miała ładnie na stojaczkach. Ja już chyba te firmowe zestawy sobie dam na stojaki. Następnie mam taki ładniejszy zwykły czapraczek, a nawet dwa czapraczki. Tak wyglądają i ja również sobie wieszam tutaj na tych stojakach.
koło siebie. Mam nadzieję, że nie zlecą. A, wiedziałam, że zleci. Dobra. A dalej mamy dużo kantarków ze wstążki rybsowej, które dostałam chyba od Nadi, za które super dziękuję. Również je sobie przy porządkach pozapinam na koniki i na pewno będą miały u mnie swoje zastosowanie. A one są całkiem spoko zrobione, więc dlaczego by nie? Ja sobie też je powieszę tutaj, tylko najpierw muszę je zapiąć i potem dostaną koniki, na których będą ładnie pasować. A prawdopodobnie na każdym kantarku będzie imię, więc czeka mnie dużo, dużo pracy. Aczkolwiek myślę, że to jest fajny sposób na organizację po prostu stajni, żeby każdy konik miał kantar albo halter ze swoim imieniem, bo to zawsze jakoś tak no fajnie wygląda i ogólnie jest wtedy milusio. Ja tutaj nie zapinam tych kantarków, ponieważ mi się nie chce, albo sobie mogę zapiąć ten ostatni. Wybaczcie, że wychodzę poza kadr, ale no niestety nie kontroluję za bardzo tego. A dalej mamy taki fioletowy kantarek. W sumie nie wiem, od kogo on jest. Przepraszam, że nie pamiętam. Aczkolwiek, no, wybaczcie. Ja dostaję naprawdę tyle już tych rzeczy, że no po prostu zapominam, co od kogo jest. Aczkolwiek nie przejmujcie się tym. Mimo wszystko ja za wszystkie rzeczy, które dostałam od moich kolegów z kolekcjonerstwa, bardzo dziękuję, jeżeli mogę to tak ująć. Tutaj mamy kantarek, z którego jestem bardzo dumna. Jest to kantarek z okuciami Rio Rondo i taki zwykły pleciony również uwiąz. On jest bardzo, bardzo drobniutki. Robiony jest z takich połówek muliny, po prostu te pasemka takie muliny dzieliłam na pół i dlatego mi tak fajnie wyszły ładnie i równo trzy paski. A la eskadronowy, że tak powiem, kanter. Niestety uwiąz już wyszedł trochę gruby, ale to tam nikt nie zauważy. I go również sobie powiesiłam. Tutaj mam uwiąz zwykły, a wydaje mi się, że zwykłe uwiązy sobie po prostu położę tutaj na półce z boku. A następnie mamy halterek, robiony ostatnio przeze mnie. No i jego w sumie nie wiem, gdzie powiesić halterki. Chyba powieszę je sobie zaraz obok po prostu kantarów. Tak będzie chyba najrozsądniej. Gdzieś tam, o, albo mogę tutaj tak rzucić. Tutaj również jest z moich pierwszych takich ogłowia kantaro halterów. Sama nie wiem, co to jest. Aczkolwiek ma ładny kolor, więc dlaczego by nie? Następnie mamy kolejny kantarek, tym razem ze zwykłej wstążki, już nie rypsowej. A dalej mamy kolejny halter, również robiony przeze mnie. Nie będę go rozkładać ani rozplątywać, ponieważ to nie na to czas. Następnie mamy uwiąz taki z łańcuszka, z taką klamerką. I jego sobie również powieszę, położę tutaj z boku. Następnie mamy kolejne uwiązy. Taki z wstążki rybsowej, takie drobniutkie. Taki sznurek, który jest chyba smyczą dla pieska, aczkolwiek nie pamiętam dokładnie, dla którego pieska go robiłam. A następnie mamy kolejny uwiąz, taki owarkoczykowy. On również ląduje tutaj z boku na półce. Następnie mamy prezenterkę dla arabka albo źrebaka, bo ma taki wąski nachrapnik. Chyba tak się to nazywa w prezenterkach. Nie mam pojęcia szczerze. Następnie mamy, tu widzę, że też ogłowie Natrada, kolejny na klasika. Tutaj mamy taką skrzyneczkę z Lego, ale w sumie ona jest fajna, więc położę ją sobie tutaj, o, jako taki organizer. Kolejny kantar uwiąz Natrada. O, i tu jest ta część do zestawu hogwartowego, o której wspominałam przedtem. I tu jest ten uwiąz do kantarka. No i to jest ogólnie taki zestaw halter,
Derka Czaprak gdzieś tu również był. I Kantar, więc ten halterek razem z uwiązem sobie również wieszam gdzieś tam z boku, żebym po prostu o nim pamiętała. O, na przykład tutaj. Tylko musi mi o, ładnie zwisać. Tutaj jest kolejna uprząż na konika. Tym razem już jest taka o, z pomponikami i z mieczykiem. Mieczyk wygląda tak. Hop. I wydaje mi się, że to na dzisiaj by było tyle. Ja dorobię drugą część i druga część ukaże się prawdopodobnie jutro, o ile wcześniej tego nie utnę. Jeszcze tak pokażę na szybko tą uprząż. Ja Was żegnam na dzisiaj, to tyle. A prawdopodobnie jutro pokaże się reszta tych całych porządków. Oraz może jakiś kawałek z jazdy, ponieważ jutro kończę wcześniej szkołę, więc uda mi się wybrać na jakiś trening. W każdym bądź razie do zobaczenia. Jeszcze raz proszę o tą subskrypcję. Do usłyszenia i pa pa!